Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę, jak zwykle astrologiczną, ostatniego tygodnia przedświątecznego, czyli mamy 12 i 18 grudnia. Od 12 do 18 grudnia. I tak roboczo zatytułowałam, czy też główne motto tego tygodnia to akceptacja i oczyszczanie myśli. Przede wszystkim myśli. Dwunastego grudnia mamy poniedziałek. Jeżeli dzień można nazwać rozsądnym, to akurat ten poniedziałek taki jest. Rozsądek swój sygnalizujemy poważnym, ostrożnym podejściem do sytuacji, które właściwie nie będą zmienne. One się pojawiają i w jakiś sposób nabierają swojego trybu czy też rytmu. W związku z tym mamy dobre rozpoznanie, a rozpoznanie, jak wiemy, to podstawa. Teren wokół nas może nie tyle przyjazny, nie tyle zaskakujący, bo wiemy, czego po kim należy się spodziewać. Czyli nie do końca jest przyjaźnie, ale przynajmniej nic nas nie jest w stanie zaskoczyć, albo prawie. Końcówka tego roku bardzo istotna w tak zwanym uklepywaniu, zaklepywaniu elementów, które mają pozostać, powinny być czymś stałym, konstans, przewidywalnym, podtrzymującym do 7 marca 2023 roku. Jeśli macie coś ważnego do ukonstytuowania się, to poniedziałek jest takim dniem jeszcze oficjalnym, kiedy gruntujemy, zabezpieczamy swoje plany, nadajemy projektom bardzo solidny rytm, tak? Ramy pewnego rodzaju. Zatem nie zwlekajcie z pójściem do urzędu, ze złożeniem dokumentów, czy też zaproponowaniem swojego uczestnictwa w jakimś wielkim projekcie. To na pewno będzie dla Was satysfakcjonujące. 13 grudnia mamy wtorek. No i pytanie, jaki ten wtorek jest astrologicznie? On jest zupełnie inny. Rzeczywistość, która się pojawia, zaoferuje nam odrobinę niepokoju. Ten niepokój można przenosić, może się przenieść może na relacje, a też można go przenosić na swoje relacje, na sytuacje, które, słuchajcie, we wtorek nie wynikają z niczyjej złej woli, nie są efektem wcześniejszych błędów, tylko mamy taki układ, który w praktyce przenosi się na nasz system nerwowy. A do 15 reagujemy niewłaściwie i nawet nie mamy czasu na takie autentyczne reakcje, tylko reakcje trochę dziwne. W związku z tym pojawiają się błędy, które wynikają z pośpiechu, no a ten pośpiech może nam co nieco popsuć. Nie mamy możliwości przemyślenia sytuacji we wtorek. Ucisk czy też nacisk naszego wnętrza zaskakuje nas w jakichś ważnych momentach tego dnia. Nie wiemy, co się dzieje. Pamiętajmy, że poniedziałek jest spokojny, we wtorek mamy przekazy, które nie są optymistyczne, które nas rozstrajają, irytują, denerwują, a powodują natłok niewłaściwych, nieprawidłowych reakcji i w tych reakcjach nie mamy czegoś takiego jak konkretne zadziałanie. Mądrze jest właśnie przeczekać, nie aktywizować się, tak na wszelki wypadek, nie aktywizować się i tyle. 14 grudnia mamy środę i bywają znowu takie, taki czas bywa w tygodniu, kiedy bardzo korzystnie jest nie być właśnie, słuchajcie, za bardzo przytomną i za bardzo przytomnym. Bo to jest tak, że próbujemy się skupić, skoncentrować na naszych kwestiach zasadniczych,
A nasza uwaga i tak kieruje się gdzie indziej. Słyszymy gwar ulicy, oglądamy niecodzienną wystawę, czy też przeżywamy jakieś przeżycie, jakieś uczucie, jakąś akcję, że tak się wyrażę, sprzed lat wspominamy. To są głębokie przeżycia w tym momencie. No to jest taki dzień, kiedy nie ma sensu, aby działać na trzeźwo. Nie ma ku temu żadnych podstaw. Czasem tak jest. Oczywiście, ja tylko sugeruję, wy to sprawdzacie, obserwujecie i możecie powiedzieć, że nie, było zupełnie inaczej. To jest też fajne. To jest taki układ, który powoduje to, że ustawy i działania tych wszystkich, którzy jakby z funkcji, z ich zawodu, czy też z tego, do czego są powołani, powinni być przezorni, powinni zabezpieczać innych, a w tym dniu ich ustawy, działania, ich pomysły są chybione. I to może nas wszystkich oburzać. A środa, pamiętajmy, nie jest takim dniem, kiedy możemy oszacować kogokolwiek czy cokolwiek. To trochę tak w tą środę jak z dekoracjami świątecznymi. One są kochane, ulubione przez nas, ale są kiczowate. Wiemy, że to, co się świeci, ma tylko robić wrażenie i nic poza tym. I to jest właśnie środa. Oczywiście można pójść za głosem nastroju i chyba to jest najlepsze. Poddać się aurze przedświątecznej i niczego więcej nie wymagać ani od siebie, ani od innych, ani od tego dnia. Mamy tylko wrażenie w środę, bez wyciągania wniosków, bo jest to w pewnym sensie ułudne. Towarzyszy nam ułuda właśnie w środę. 15 grudnia nadal jesteśmy pod wrażeniem. To jest czwartek i nadal jesteśmy pod wrażeniem. Chcemy działać, ale za bardzo nie mamy rozeznania. Zatem możemy gubić ważne wątki, plątać się w odczytywaniu sensu, jak najbardziej. Po prostu mieć nieco splątany obraz rzeczywistości. Powoli w czwartek schodzi z nas takie odium niemocy. Powoli. Im bliżej południa, tym lepiej zaczynamy kojarzyć, zaczynamy być bardziej świadomi swoich potrzeb. Nie gonimy już za jakąś mrzonką, myśląc, że ta mrzonka, że zrealizowanie czegoś tam przyniesie nam zadowolenie. To jest dobry czas, by zadać sobie pytanie o swoje pragnienia, o to, czego najbardziej się w życiu chce. Mamy łatwy dostęp do swoich odczuć. I pozwólmy na to, by one się zmieniały, by w związku z tym zmieniały się nasze myśli, no i oczyszczajmy. Cały tydzień oczyszczamy swoje myśli. Te myśli, te emocje będą wybrzmiewały po południu i po południu jest lepsze na dokonywanie poprawek, na nanoszenie erraty, każdej właściwie. Nawet jeżeli macie odczucie, że czegoś nie przekazałyście, czy nie przekazaliście komuś, tak jak trzeba w środę, to czwartek jest takim przyjaznym momentem, kiedy można to ewentualnie zrobić. Piątek, 16 dzień grudnia. Czasem nawet najdziwniejsze skojarzenie, myśl, która wydaje się być nieprawdopodobna, okazuje się być sednem. Tak? Mamy to clue. Piątek jest najlepszym momentem na to, aby prostować kwestie sercowe. Tak zwane sercowe, wyjaśniamy, kajamy się, przepraszamy, na to jest piątek. Wyrażamy to wszystko, co nam w sercu gra. Nawet jeżeli chcemy kogoś przeprosić za brak kontaktu, innymi słowy ponowić relację, obojętnie jaką, to piątek jest idealny. Z drugiej strony, jeśli jakiejś sytuacji interpersonalnej nie możemy dłużej tolerować, nie chcemy jej tolerować dłużej, no to też możemy o tym opowiedzieć, że nie czujemy się dobrze w tym układzie, że zaczynamy właśnie odwrót. No nie obiecuję, że pójdzie gładko, ale to jest taki dzień, gdzie wylewamy z siebie coś, co długo zalega. Nie przegapcie zatem piątku.
To może jeszcze nie moment wskakiwania w nowe, ale zakończenie starego, zamknięcie starego, rozeznanie się w sytuacji nam towarzyszącej. To z kim jesteśmy i czy jest to dla nas dobre, czy nam się to podoba, czy też nie. 17 grudnia mamy sobotę, no i tutaj tak możemy odczuwać rozluźnienie atmosfery wokół siebie i w sobie też. Coś fajnego się dzieje. Mamy takie odczucie, że to, co miało odejść, odeszło. To, co trzeba było objaśnić, czy to samodzielnie sobie w monologu, czy na poziomie rozmówienia się z innymi, zostało powiedziane i rozstrzygnięte. Sobota jest nowym kierunkiem i impulsem, za którym tęsknimy. A materialnie też odczuwamy szerszą perspektywę. A w sobotę tę perspektywę możemy nazwać i ukierunkować się na tę perspektywę. Niespiesznie, rzecz jasna, pamiętamy o tym, że Mars jest w Erce. Ale to, co zauważamy, to koniec hamowania, blokowania, koniec sytuacji, o których nie chcemy mówić, bo mówimy, że czegoś nie ma, że coś jest nieistotne, wyrzucamy to z siebie i mamy szansę na happy end. A bardzo konstruktywnie, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, poukładanie sobie nowych umów, dokumentów, rytm, który teraz odczuwamy, właściwie na który teraz pracujemy, który teraz sobie wymyślamy, bo oczyszczamy umysł, jest aktualny, będzie aktualny przez pierwsze miesiące roku 2023. Nie ma odwrotu, powiem tak, wskakujemy w przyspieszenie. Oczywiście niespiesznie wskakujemy, ale wskakujemy. 18 grudnia mamy niedzielę. I to jest fajny dzień, powiem wam na taką jedną kwestię. Dobrze odczuwamy, właściwie odczuwamy, w kim naprawdę mamy wsparcie. I takie właśnie przekonanie, taka myśl, że wiemy, kto nam daje wsparcie, daje nam skrzydeł, dodaje nam skrzydeł, rozświetla naszą drogę. Jeszcze bardziej zacieśnijmy w związku z tym te kontakty solidne w życiu. Mamy oczywiście teraz możliwość okazania ze swojej strony również, kto na nas może liczyć, kto na was może liczyć. Nie żałujcie sobie spotkań, wyjazdów, rozmów, stwierdzeń, kim kto dla was, dla nas jest. To wszystko zostanie odczytane, na długo zapamiętane. Spisane będą czyny i słowa, coś takiego. Przyjaźń, miłość, bycie we dwoje, czasem bycie w otoczeniu rodziny, uzmysławia nam, co jest w życiu ważne. Taka piękna, przedświąteczna niedziela i takiej niedzieli wam życzę.